W branży oświatowej popularne stało się powiedzenie, że pieniądze idą za uczniem. Dzięki jednej z poprzednich reform to zresztą szczera prawda, a skoro tak, trzeba o niego zabiegać. W pierwszej połowie marca na absolwentów zapolowano w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, jedynej legionowskiej szkole zawodowej. Oferujemy im ciekawe kierunki kształcenia. Staramy się, nie zmieniamy może oferty edukacyjnej zbyt radykalnie co roku, ale staramy się do tego, co oferujemy uczniom, co roku dorzucić coś nowego. Także w tym roku mamy też dla przyszłych uczniów naszej szkoły, mamy ciekawe oferty, między innymi w tych kierunkach, w których będziemy kształcić, czyli na poziomie technikum, to będzie technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Niezależnie od realizacji programu nauczania, uczniowie mogą liczyć na bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Zmiany zachodzące od kilku lat w placówce na Targowej sprawiły, że jej wyposażenie zaczęło iść w parze z wymaganiami współczesnej oświaty. Jeśli chodzi o zaplecze, to mamy rzeczywiście zaplecze przygotowane tutaj dość dobrze, bo bardzo dobrze mamy wyposażone dwie pracownie dla informatyków. W tej chwili już też coraz bardziej doposażana jest pracownia dla energetyków. Częściowo mamy doposażoną też pracownię gastronomiczną, aczkolwiek tutaj też ciągle jeszcze pracujemy nad tym, żeby ta baza dydaktyczna była dużo lepsza. Póki co uczniowie uczą się na zewnątrz, bo po prostu wyjeżdżają na zajęcia do hoteli, co też ma swoje ogromne zalety. Te oraz inne korzyści płynące z edukacji zawodowej dostrzega wielu młodych ludzi. Część z nich na własne oczy postanowiło sprawdzić, jak to z tą Targową jest naprawdę. Tutaj mnie zachęciła oferta, szeroki wybór szkoły w Legionowie. Dobry dojazd, blisko stacji, fajnie. Uczniowie szkoły potwierdzają. Jest ogólnie bardzo dobra, jest tu fajna atmosfera, naprawdę z nauczycielami da się tak żyć w zgodzie. Traktują nas tak na równi. Możemy do nich iść i pożartować, jest czas na pożartowanie, jest czas, żeby uczyć się, tak? Ogólnie uczą nas tu, naprawdę uczą nas tu, mimo że mówią różne słowa o tej szkole, ale mi się naprawdę bardzo tu podoba. Nie mieszkałem tu, mieszkałem w Warszawie i wybór szkoły był tutaj dla mnie wielkim trudem, bo jednak nie jestem stąd, nie znam tu ludzi, ale gdy tu przyszedłem, pomyślałem, że jednak nie będę tego żałował, bo nauczyciele, bardzo trafiłem na fajnych nauczycieli, na szczęście większość z nich nadal pracuje. Tylko jeden nauczyciel, którego bardzo lubiłem, odszedł, ale przyszedł na jego miejsce kolejni bardzo mili ludzie, więc nie jest źle. Nauka w stosunkowo małej szkole sprzyja ponadto integracji jej uczniów. Tydzień już większość się tak znała, teraz to już w ogóle tak z widzenia, nie to, że z każdym się znam, że cześć, cześć, ale tak z widzenia uśmiechamy się do siebie, każdy się zna. No i po ukończeniu szkoły będzie znał się na czymś. A konkretny, w dodatku ceniony na rynku pracy fach jest w dzisiejszych czasach na wagę złota i złotówek. Targowa to ma. To są zawody, kierunki przyszłościowe. Na pewno informatyka teraz nie zginie, gastronomia, ludzie nie przestaną jeść, na krowówkach się nie będą żywić. W ogóle wybranie technikum, jak dla mnie, ponad liceum też jest dobrym wyborem, ponieważ mamy zawód po ukończeniu technikum i mamy tą pewność, że mamy coś już, bo tak czy siak niektórzy ludzie wybiorą jeszcze się na studia, ale jednak po technikum będą mieli już zawód, więc to jest zawsze coś więcej. Marcowe dni otwarte potwierdziły sens istnienia w Legionowie szkoły kształcącej młodzież w konkretnych zawodach, co ważne, dostosowanych do lokalnego rynku pracy. Szkolnictwo zawodowe cieszy się w tej chwili coraz większym zainteresowaniem i coraz większym powodzeniem, dlatego wydaje mi się, że kierunki, które my oferujemy tutaj, są kierunkami, w których uczniowie na pewno znajdą zatrudnienie. Aktualnie do Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych uczęszcza 280 uczniów. Na absolwentów gimnazjów czeka w niej 80 miejsc.